Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd, a ze mną najbardziej utytułowany team na 52. rundzie driftu. Ponieważ mi koszula się trochę opięła. Sebastian Szymański, zwycięzca w klasie Pro. Tak jest. I zwycięzca trzeciego miejsca, zdobywca w klasie Masters. Tak jest, siema. Tak jest. Dziękuję. Nie, żartowałem. Zacznijmy od Ciebie, ponieważ powinno zaczynać się od zwycięzców, a Ty dzisiejszego dnia w swojej klasie byłeś królem. Jechałeś przez cały ten weekend naprawdę bardzo wyrównanie i ja mam wrażenie, że Ty od ostatniej rundy, chociażby w Kielcach, a w ogóle od zeszłego sezonu, bardzo dużo trenowałeś, bo ten Twój styl jazdy mocno, mam wrażenie, dojrzał z tych obserwacji, które widzę, a dużo obserwuję, jak jeździsz. No generalnie wygrałem w ten weekend z samym sobą, z moją głową, a nie z umiejętnościami. Umiejętności buduję od ostatnich kilku lat i no niestety zawodziły one w parach, w szczególności na Drift Open. No ale w tym, ten weekend, jak widać, było przełamanie i mam nadzieję, że już nie wrócimy do poprzedniej formy, tylko będziemy trzymać tą obecną z tego weekendu. Mikołaj, ty można powiedzieć już od zeszłego sezonu gdzieś tam coraz bardziej pukałeś do tego topu. W tym sezonie jest z rundy na rundę coraz lepiej. W Kielcach czwarte miejsce, tu na Koszalinie miejsce trzecie. I naprawdę ta twoja jazda, pomimo tego, że ten twój samochód mogłoby się wydawać, że on nie jest taki skory do tej jazdy agresywnej, to w twoich rękach on jest takim prawdziwym wariatem. Wiesz co, no moje auto jest dużych gabarytów, ale w sumie stosunkowo nie ma jakiejś dużej wagi, bo jest troszeczkę cięższe od wszystkich Nissanów, także przygotowany jest super, tu tylko i wyłącznie musimy umiejętności i godziny wyjeżdżone za kierownicą. No i tyle, no. Okej. Okay. Wasz spotter Damian Hampel, który jednocześnie też jest waszym inżynierem, chyba też bardzo dużo wam pomaga, prawda? Tak, zgadza się. No, Damian wkłada dużo serca i w budowę naszych samochodów, no i też na zawodach walczy, żebyśmy jechali jak najlepiej i żeby auta jeździły cały czas bezawaryjnie. Mhm. Jakby to powiedzieć, Damian jest takimi naszymi drugimi oczami i on naprawdę bardzo dużo widzi. Zresztą on był kiedyś też spotterem Michała Krajewskiego, który też odnosił sukcesy w Drift Open. Także no, że mamy Damiana w teamie, to jest naprawdę no, wielka osoba, począwszy od budowy samochodu pomiędzy zawodami. Na zawodach ogarnia wszystko tak naprawdę, chłopaków i tak dalej. Także no, super osoba u nas w teamie. Dzisiaj na top 4 pożyczyłeś swoje auto Pawłowi Korpulińskiemu, który i ty też byłeś w tym top 4, więc mogłoby się stać tak, że Paweł Korpuliński, gdyby przeszedł do finału A i ty wtedy też byś do tego finału A przeszedł, to kto by wtedy jechał twoim samochodem? Ty czy Paweł? Z racji regulaminu myślę, żeby Paweł jechał, a ja bym wskoczył z Sebastiana S13, zresztą takie sytuacje też miały na... Mówiłem właśnie live, na live o tym. Miały w innej lidze driftingowej w Polsce też miały takie sytuacje miejsce, że my mamy taką tradycję u nas w teamie, że właśnie Damian Hampel jedzie zawsze ostatnią rundę taką na luzie Sebastiana samochodem. W zeszłym roku jechał Kuba grać moim samochodem i trafiliśmy na siebie w top 8 i ja mówię do Kuby, Kuba, mówię, chcesz jechać S13 czy Toyotą? Mówi, no wolałbym Toyotą. No to chłopacy od razu szybko przekładali fotel do Sebastiana S13, śmiesznie się goni swoje auto, ale no na pewno myślę, że odstąpiłbym Pawłowi. Zresztą my z Pawłem mamy duże kolabo w tym sezonie. Razem też spędzamy wolny czas. Także no byłaby to taka typowa kumpelska, przyjacielska przysługa. Za tydzień mi Japfest. Czy zobaczymy was tam? Tak, od jutra zaczynamy przygotowania i mam nadzieję, że już w czwartek po południu ruszymy całym kordonem naszych lawet, busów i wszystkich innych pojazdów, które przygotowaliśmy na tegoroczny Japfest. No właśnie, co poza tym, twój chaser? Woli ścisłości, to Sebastian będzie wszystko przygotowywał, bo my zaraz tutaj z częścią ekipy jedziemy do Ustronia Morskiego, także Sebastian, dziękuję ci od razu za przygotowania. I teraz drugie pytanie, radziłbym tobie to uciąć, to nie jest chaser, tak? Mark 2. Oczywiście, właśnie wszyscy... Specjalnie podpuszczałem cię. Wszyscy za każdym razem mówią mi, że fajny chaser, a ja się wkurzam, bo to jest Toyota Mark 2, zresztą jak na razie jedyna w Polsce, także tak, będziemy całym teamem, będzie Sebastiana S13, będzie Toyota Soarer, będzie Toyota Mark 2, to, ale to jest auto nie driftujące, to jest takie, że stoi. Stojące, do oglądania. I mamy jeszcze naszą taką tajną broń na Japfest, którą kiedyś przez przypadek kupiłem w Niemczech, Mazda MX-5 1.6 90 koni, będzie ją jeździł na pewno Kuba Gracz, zresztą ma też być Paweł Korpuliński, także możliwe, że też sobie będzie ujeżdżał tą miatą, a jak nie, to chętnie mu znowu dam Soarera i tak sobie będziemy fajnie spędzać czas. Rozumiem. Czy w tym roku znów robicie zakusy na nagrodę za najlepszy zespół, najlepszy team? Mamy nadzieję, że uda się ją zdobyć. Zakusy oczywiście są. Mamy też zakusy na inne konkurencje, które będą. Będzie top 16.
więc mam nadzieję, że uda nam się też zająć wysokie pozycje na tegorocznym Upfeście we wszystkich konkurencjach. Zakusy mamy, żeby dużo powygrywać w tym sezonie, no bo jesteśmy teamem już trochę czasu, ten poziom nam rośnie, ale no mamy straszny apetyt w tym roku na wygrywanie, także gdziekolwiek się pojawimy, trzeba walczyć. Ostatnie pytanie, Czarna Góra i Toruń, będziecie, nie będziecie? Czarna Góra, nigdy w życiu bym tej trasy nie odpuścił, to jest jedna z moich ulubionych tras. A będzie też Jasiek Sobierajski? Wiesz co, Jasiek Sobierajski na prawdopodobnie w tym sezonie... Właśnie czemu go teraz nie widać na rundach w waszych barwach? Wiesz co, u Jaśka jest duża przebudowa samochodu, tak? Wpadnie sekwencyjna skrzynia, wpadł już Winters, wpadnie 2JZ o takim samym setupie jak u mnie i u Sebastiana, także grubo ponad 700-800 koni. Także no też nie chcieliśmy jakby teamowo robić wszystko na łapu-capu, także chwilę czasu sobie dajemy. Jasiek możliwe, że się pojawi w Toruniu, ale no to jest taka też sytuacja jeszcze na ten moment niepewna. Na pewno w 2021 wyjedzie tym samochodem. Czyli zobaczymy Was na wszystkich rundach do końca Drift Open, zobaczymy Was na Upfeście. Wszystkich Waszych kibiców zapraszamy w te miejsca. Jeżeli chcecie spotkać się, przybić piątkę, czy z Mikolem, czy z Sebastianem, czy z Jaśkiem, to zapraszamy. I polecamy Czarną Górę, to jest wyjątkowa trasa i są takie emocje na tej trasie, to jest naprawdę, takich tras potrzebujemy. Dokładnie tak. Moimi gośćmi byli zwycięzca klasy Pro 52 rundy Drift Open Sebastian Szymański. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Mikołaj Zakrzewski, zdobywca trzeciego miejsca w klasie Masters. Dziękuję. Dzięki. A ja jestem driftingowy nerd. Trzymajcie się, cześć. Oglądajcie to. Pa.